Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Mamy dzisiaj 12 grudnia, poniedziałek, czyli dosłownie połowa vlogmasów. Powiem Wam szczerze, że bardzo szybko to minęło i też ogólnie grudzień jest dla mnie zawsze takim miesiącem, gdzie ten czas tak szybko leci. A propos jeszcze vlogmasu weekendowego, bo wstępnie w ogóle planowałam nagrywać tam i robić codzienny filmik. Taki był zamiar od samego początku oczywiście, ale powiem Wam szczerze, że chyba sami rozumiecie, przy takiej organizacji urodzin, przy tylu atrakcjach, aż po prostu szkoda mi było i ciężko i przykro by mi było, gdybym miała, wiecie, wszyscy się bawią, są jakieś atrakcje zaplanowane, a ja siedzę w pokoju i montuję filmik. Urodziny były niesamowite, organizacja tego wszystkiego. Tak jak mówiłam, dzisiaj mamy poniedziałek, rozpoczynamy kolejny tydzień i tym razem już na weekend zostaję w Warszawie i raczej do świąt już jestem w Warszawie, w sensie pewnie jakieś dwa dni przed świętami będę jechała do siebie do Katowic, ale raczej żadnych wyjazdów już nie planuję, więc mogę się skupić na takim typowo świątecznym vibe, ogarnięciu dekoracji, choinki. Teraz mam na to naprawdę czas i mogę się tym zająć. Dzisiaj mamy event dla Mani, świąteczny event dla Mani, dla który w ogóle został mi przygotowany outfit i dzisiaj ten event będzie się odbywał w Nobu. Sukienka, w której idę, też już do mnie przyszła. Pokażę Wam ją może potem, dlatego że teraz, słuchajcie, zbieram się, umyłam włosy, jeszcze mi się suszą. Będę jechała na makijaż. Dzisiaj na ten makijaż idę troszkę wcześniej, co jest dla mnie dużym plusem, dlatego że wrócę sobie na spokojnie do domu i jeszcze poogarniam jakieś rzeczy, już będąc gotową. Nie będę się stresować, że tak, wiecie, wszystko na ostatnią chwilę. No słuchajcie, śniegu trochę napadało, jest nawet... No lekko biało, może nie jest to jakoś mega biała zima, ale ja lubię ten moment, jak spadnie śnieg. Tylko chciałabym, żeby on się troszkę utrzymał. Jesteśmy w ogóle w mojej ulubionej części Warszawy. Ktoś ogląda moje vlogi, to wie, mówię to za każdym razem, że kocham właśnie okolice Ronda ONZ i Ronda Daszyńskiego, gdyż jest tutaj mój warszawski mini Nowy Jork, tak na to mówię. Dobra, moi drodzy, wróciłam do domu i przyszłam tutaj do sypialni, do światła, żeby Wam pokazać ten przepiękny makijaż. Jestem zakochana. Jeśli jesteście z Warszawy lub z okolic, potrzebujecie makijażu, polecam Wam Julkę, bo zobaczcie, co ona wyczarowała na moich oczach. To jest po prostu niesamowite. Naprawdę. Pięknie. I do looku, który dzisiaj będę miała, myślę, będzie pasować to idealnie. Jeszcze w ogóle nie mierzyłam tej sukienki. Mam nadzieję, że ona będzie dobra i wszystko będzie super leżeć. W ogóle Julka robi piękne takie graficzne właśnie kreski, makijaże, jakie sobie tylko wymarzycie. I właśnie robi też dużo z takimi kryształkami. Właśnie powiedziałam, że chciałabym coś w tym stylu, bo bardzo mi się to u niej na Instagramie spodobało. Zaraz w ogóle odpakujemy paczkę z Lamani. Zobaczymy sobie od razu tę sukienkę, jak ona tam wygląda. Niestety moje mieszkanie nie... Nie tak chciałam. Niestety moje mieszkanie nie ma wielkiego porządku, ale mam nadzieję, że jutro będę miała taki luźniejszy dzień i jutro sobie wszystko posprzątam już, bo jak widzicie tutaj na wejściu te paczki nadal stoją. Z tymi paczkami trochę naprawdę dostaję do głowy, bo chciałabym Wam już to pokazać, pochować i wyrzucić te kartony, bo naprawdę to robi największy chaos w moim mieszkaniu, mam wrażenie. A ciągle jest coś, ciągle mnie nie ma. Ja wiem, że tutaj nie pokazuję wszystkiego, ale naprawdę ledwo się z niektórymi rzeczami wyrabiam. Jeszcze po prostu dzisiaj już księgowa do mnie pisze o dokumenty i o jakieś takie rzeczy, a ja po prostu w innym świecie i też się z tym nie wyrobiłam, więc jutro troszkę będzie też papierkowej, takiej biurowej roboty. W ogóle chciałabym pokazać, nasionanko sobie wypiłam, czy jeszcze nawet nie cały, ale nasionanko sobie wypiłam, ten soczek z tych soków słońca. Uwielbiam te smaki, w ogóle moim ulubionym jest ten żółty. On jest z mango i z czymś tam jeszcze, ale mam od nich różne smaki i teraz akurat sobie dzisiaj wzięłam Very Strawberry i on jest truskawka, banan i jagody. Blair My Bunny tutaj dostała ode mnie właśnie jedzonko, więc się zajada. Ja mam tutaj jeszcze chaos rzeczy w ogóle tutaj urodzinowych, nasze wszystkie zdjęcia, to jest w ogóle tak top rzecz. Super to było przemyślane właśnie z tą fotobudką. To jest paczka z Lamani. To w ogóle nie wiem, to dzisiaj przyszło, a tu przyszły w ogóle do mnie buty, które sobie zamówiłam ostatnio. Jeszcze musiałam zapłacić cło za nie, więc not good, ale piękne butki. Chociaż ostatnio Wam mówiłam, że w ogóle w nich nie chodzę i po co ja mam te w innym kolorze, tak zobaczyłam ten kolor, to stwierdziłam, że to jest kolor dla mnie i że jednak muszę je mieć. Dobra, moi drodzy, patrzcie na to. Ogólnie, no myślę, że będzie efekt, jak założę ją na siebie, bo na razie to widzicie po prostu kawałek materiału, ale jest to taka welurowa sukienka. Ona mi daje w ogóle taki YSL vibe. W ogóle jestem ciekawa, jak ona będzie na mnie leżeć. Mam nadzieję, że będzie dobra i nie będzie za duża. To jest rozmiar 34. Wybrałam sobie właśnie sukienkę z ich najnowszej świątecznej kolekcji, bo ten event właśnie jest taki świąteczny. Dobra, słuchajcie, stwierdziłam, że najpierw ogarniemy włosy i dopiero potem będę się ubierać, mierzyć. Stwierdziłam, że chyba sobie, tak jak to ostatnio ciągle robię,
robię podkręce, po prostu same końcówki. Są mega długie i dawno ich nie podcinałam, więc będę musiała też nad tym pomyśleć i się umówić. Czasami nawet tego nie zauważam, dopiero potem widzę po zdjęciach, że one są mega długie. Po prostu nicą sobie podkręcam z Babyliss. Nie mam pojęcia, co to jest za model, po prostu kiedyś potrzebowałam takiej cienkiej prostownicy. Statyw prowizoryczny, stoicie na samoopalaczu jak coś. Jedna strona gotowa. Chyba wam kiedyś pokazywałam, jak sobie podkręcam te włosy, ale tu mogę wam nagrać jeszcze fragment. Ogólnie po prostu zaczynam zawsze, dzielę włosy na pół i zaczynam zawsze od tych tylnych i jak już to zrobię, to daję do tyłu. O. Po prostu biorę tak i podkręcam samą końcówkę. To jest mega fajne, bo naprawdę to jest sposób, który mi zajmuje tak mało czasu. O wiele bardziej mi się nawet takie włosy podobają, niż jak kiedyś sobie, wiecie, kręciłam całe, bo jak kręciłam całe, to zajmowało mi to z godzinę, półtorej. A szczerze wam powiem, ten efekt, kiedy one są proste, ale jednak lekko tylko pofalowane, bardziej mi się podoba. Jest taki delikatniejszy. No chyba, że ktoś, jak idę do fryzjera i fryzjer mi pokręci włosy i mam, wiecie, tak jak z Hollywood, to co innego. Ale jakoś tak sama nigdy przy mojej ilości włosów nie byłam sobie w stanie podkręcić tak, jakby mi się to podobało. Zawsze te końcówki mocniej sobie zakręcam, bo one się szybko rozprostowują, a jednak ja je lubię, jak one są tak mocno do twarzy. No coś takiego. I to trwa 5 minut, czyli po 5 minut na stronę średnio, więc w 10 minut mam takie włosy. Gotowe. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, bo tutaj, słuchajcie, nie mam już jak rozłożyć żadnego statywu. Sukieneczka tak wygląda. Mierzymy. Jest dobra. Mega się cieszę, że Lamania naprawdę zrobiła XS-kę, która jest XS-ką, bo wiecie, że nieraz mam problemy właśnie na przykład w Zarze z takimi sukienkami, które mają tutaj trzymać. I właśnie nie wiem, czy te buty, czy sandałki YSL. Tak to się prezentuje. Albo kozak, albo te. Ale powiem wam szczerze, że w tym kozaku czuję się, że jest tak za dużo. A znowu z tym, no trochę boję się, że będzie mi zimno i tak dalej. Ale z drugiej strony, no te buty są tak ładne i mają tak piękny obcas. No sukienka leży pięknie, naprawdę. Tylko właśnie pytanie, czy to, czy to. Chociaż z tym kozakiem też fajnie, tak bardziej taki Ariana Grande vibe. Tu jest bardziej Ariana Grande, tu jest bardziej YSL vibe. Właśnie zorientowałam się, że zapomniałam jeszcze o tych butach na tej platformie, które też mogłyby do tego fajnie wyglądać, bo one jednak tak dosyć wydłużają i jakby jestem dzięki nim wyższa. Powiem wam, że chyba jestem za tymi platformami, bo zobaczcie, one optycznie od razu mega mnie wydłużają, przez co... No jest różnica. Chociaż te YSL też mega ładnie. Tylko, że kurczę, jest śnieg i powiem wam, że wydaje mi się, że to jest trochę too much. Nieraz mi się zdarzyło tak iść na imprezy czy na event w szpilkach. Ale przymierzę jeszcze może ten drugi. Zobaczymy, jak to wygląda. Bo jeśli chodzi o torebkę, to myślałam o tej. Dlatego, że będzie pasować mi do makijażu. Te buty mają tutaj srebrne te i to też by do tego pasowało. Optycznie od razu wyglądam na wyższą. Wydłużają mi nogi. I wydaje mi się, że najlepiej będą do tego pasować. Właśnie też to jest taki w sumie Ariana Grande vibe. I nie wiem czemu, ale ta sukienka strasznie mi się każe z Arianą Grande. Nie wiem, czy wam też, ale mi bardzo. Kocham wszystko, co się świeci, jak widać. Tu mam jeszcze taką złotą z Zary. Tą akurat rzadko noszę, ale też czasami się przydaje, bo częściej jednak stawiam na srebro, jeśli chodzi o takie świecące elementy. Jeszcze słuchajcie, przed takimi wejściami mega wam polecam mieć właśnie coś do posmarowania ciała. Na przykład ja będę miała teraz gołe nogi i ogólnie dekolt i tam ramiona wysmarowała mi właśnie Julka, jak u niej byłam na makijażu. Natomiast nogi i tak dalej. Posmarowałam sobie akurat tym, Brazilian Bodies Eveline, ale ogólnie mam jeszcze taki jeden super z Liren i też wam go mega polecam, bo bardzo ładnie się świeci i macie przepiękny efekt na ciele. Jak zwykle pochłonęły mnie TikToki i ogarnianie się i słuchajcie, na ostatnią chwilę, ale wychodzę. Ja to tylko nie było.